Zacznijmy od futerek. Jak widać, królują one tutaj na wieszaku. Są takie z długim włosiem, ale także owcza wełna. Dokładnie. Outfity, które tutaj chcemy Państwu zaprezentować, pochodzą z aktualnego, nowego trendu kolekcji jesiennej tematu boho chic. I tutaj, tak jak wspomniałaś, dominują i owcze wełny, futerka, w połączeniu z dzianinową sukienką, tworzą nam bardzo casualowy, wygodny outfit. Kolejnym futerkiem, który chcemy Państwu zaprezentować, jest są futerko z takim dłuższym włosiem, które w połączeniu z elegancką spódnicą tworzą nam bardziej biznesowy outfit. I tutaj wersja casualowa, luźna, bluzka w połączeniu z dłuższym futerkiem. Do tego bardzo fajnie pasują czerwone spodnie, też fajny, wygodny, casualowy outfit. No właśnie, bo czerwień to dominujący, jeden z dominujących kolorów tej jesieni. Czerwień jest dominującym kolorem w tym temacie boho chic. Bardzo fajnie wygląda w połączeniu z szarością. Tak jak tutaj widzimy, casualowy sweter, dłuższy kardigan w połączeniu z czerwonym t-shirtem. Do tego fajnie pasujące skórzane spodnie. Także czerwień jak najbardziej odgrywa istotną rolę w tym temacie. No właśnie, skóra, ale skóra pojawia się nie tylko w spodniach, ale pojawia się też jako wstawka w innych ubraniach. Dokładnie. Elementy skórzane to już jest trend zaczerpnięty w tamtym roku. Bardzo się spodobał naszym klientkom, dlatego nasza firma postanowiła powtórzyć to, co klienci lubią, więc wstawki skórzane mogą się powtarzać zarówno w płaszczach, jak i również w żakietach, w spódnicach, w marynarkach. Ale także w luźnych spodniach. W luźnych spodniach, tak. Tutaj mamy model casualowych spodni z niższym stanem, stawka skórzana u góry w pasie. Chłodne dni to także długie rękawy. Mamy tutaj przykład świetnego kardiganu. Tak. To czego możemy go założyć? Charakterystyczne dla tej kolekcji jesiennej są przede wszystkim luźne, wygodne formy. Priorytetem są oczywiście, tak jak wspomniałaś, kardigany, swetry, luźne koszule, czyli odzież, która jest po prostu wygodna, którą nosimy na co dzień. I taki kardigan casualowy możemy oczywiście nosić ze sportowym t-shirtem w połączeniu. Czy to będą skórzane, już wcześniej wspominane, spodnie z ekoskóry. Czy to będą spodnie bawełniane, tutaj stawkami, zamkami, czy w połączeniu z casualowymi boyfriendami. Powiedzmy jeszcze o okryciach wierzchnich, czyli płaszczach i kurtkach. Płaszcze jak najbardziej na tą porę roku. No już zapomnijmy, lato się skończyło. Czas pomyśleć o zmianie garderoby, więc tręcze, płaszcze odgrywają bardzo istotną rolę w tej kolekcji. I tutaj charakterystyczne dla tego tematu boho chic, są tutaj opadające na ramiona peleryny. Peleryny te możemy nosić zarówno na płaszczach, jak i na t-shirtach, bluzkach, koszulach. Innym fasonem tutaj płaszczyka, to jest płaszcz flauszowy, dwurzędowe guziczki, też bardzo fajny na jesień. Jeśli ktoś nie lubi pelerynek, może postawić na apaszki. Na tradycyjne apaszki, szale, tak, tutaj mamy outfit ze sweterkiem, z tutaj szalem w takie centki, skóra, prawdziwa skóra, bardzo fajna, niezastąpiona. Modna na każdą porę roku. Jak zawsze w Orsayu nie może zabraknąć dodatków wykańczających stylizację i tutaj mamy różnego typu wisiory. Tak. Czy będą one królowały w tym tutaj, sezonie? Ciężkie takie właśnie? Tak. Po raz kolejny trend się zachowuje. Modne są duże, modna jest duża biżuteria. Duże kolie, duże naszyjniki. Tutaj na przykładzie z perełkami, masywniejsze. Tutaj taka kolia, jak widać, ze srebrem. Także na pewno również takie kolie doszyte w t-shirtach są charakterystyczne dla tej kolekcji. Pokazałaś właśnie sukienkę. Jakie sukienki będą modne tej jesieni? Sukienki casualowe, sukienki wygodne, sukienki i ołówkowe, i rozkloszowane. Tutaj mamy fason takiej sukienki bardziej casualowej, aczkolwiek eleganckiej, z wcięciem w talii, dołem rozkloszowanym, delikatne pliski, fajna strukturka materiału, więc na pewno czy połączona z casualowym swetrem, czy z żakietem, tworzy nam bardzo fajny, idealny outfit. Także nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Państwa do sklepu Orsay w Centrum Handlowym Plaza. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękujemy.